Dzień dobry, widzowie, siemanko! Cześć! Siemano! Daj piąteczkę. Wróciliśmy już do Polski, jak widzieliście odcinki z Turcji. Tak. Więc wraca też jakość. Idziemy odwiedzić dziadzia Waldzia, nie? Cię! I babę Martę. Nie, bo ona jest w domu, baba Marta. Jest, baba Marta jest, a dziadzio dojedzie. Ale my się dziwnie czujemy tu w Polsce teraz, nie? Nie. Jest tak dziwnie trochę. Jakoś nienormalnie. No jakoś tak nienormalnie jest, nie? Jakoś nienormalnie. Czym jedziemy? Jedzie. Ale czym jedziemy? Mustangiem. Mustangiem? Dawno Mustanga nie widzieliśmy. Ja i tato. No już, już. I mam bardzo fajny pomysł na zarąbisty odcinek, tylko że potrzebujemy duży budżet. Ale zobaczycie, może się uda zrealizować, bo potrzebne będzie jakoś około 20 tysięcy na jeden odcinek. Ale będzie grubo. Jak w Mustangu? Szybko. Dajemy mu na zimnym? Ale ciepły jest, rozgrzany. Uwalaj furę. Odpalaj furę, wyciągam komórę. Jedziemy, widzimy się na miejscu. A szybko czy powoli? Szybko. Dobra. A, baba cię ma gdzieś przez telefon, gada. Dobra, zaraz dzwonię, bo tu do mnie przyjechali i nie mogę się skupić. Opowiadaj babci, co tam było, jak? Ja się bałam, jak ty zjeżdżałeś z krokodyla tego wielkiego, ja się bałam. Z rekina. Z rekina. Wiesz, on jest mały taki. Nie, mały. Taki. Taki mały, ja widziałam jak... On jest mały taki, chill. A, Julka w Brennie. Wyjechała na obóz czy kolonie. Łapcie Julkę w Brennie, róbcie sobie z nią zdjęcia, jak to oglądacie teraz. Jeszcze będzie, nie? Julka jest w Brennie na plaży, pamiętajcie, znajdziecie ją na jakimś obozie. Możecie zbić jej piąteczkę, zrobić sobie zdjęcie. Wszyscy. I pozdrowić od brata. Jak robicie z nią zdjęcie, oglądaliście to, to pozdrówcie ją od brata. No co? Wiesz, ona nie lubi zdjęć. No wiem, właśnie dlatego to robię. A gdzie Waldek jeszcze robi? Załatwiłaś tatę. Waldek. Kto? Gdzie Waldek? A co to, kolega twój? A ja nie wiem, gdzie twoi koledzy. Kolega Waldek. Vivaldi. A dzisiaj w misji mam jeszcze zrobić zdjęcie, ale to już na Instagramie zobaczycie. Więc wbijcie na mój Instagram, zostawcie łapkę w górę pod nowym zdjęciem, bo już pewnie jest, jak to oglądacie. Mam nadzieję, że wam się podoba, nie? I widzimy się na Fest Festiwalu. Ogólnie jak to oglądacie, to już chyba trwa. Jeżeli jest ktoś z was na Fest Festiwalu w Chorzowie, to podbijajcie, możemy się napić, oczywiście Coca-Coli, bo co innego, nie ma problemu, pogadamy. Ja lubię moich widzów, parę razy widzieliśmy się też na imprezach z widzami i każdy mnie dobrze wspomina. Julka w Brennie, to do niej zadzwonimy. Drugi dzień w Brennie, na plaży, dupa. A po internet ma wyłączone, bo oszczędza. Co? Bo ma tak mało internetu, już wszystko... Czemu ona ma jakiś limit? O, idziesz się kąpać do mętnej wody? No. To dawaj. Pasaju. Tu pamiętaj, że nie będzie tak ciepło jak w Egipcie, ale sprawdź to. W Turcji. Może być Egipt. Proszę, babo. Słuchajcie, może być tak dzisiaj, że będzie skok z balkonu do zdjęcia. Specjalnie wpadłem na szalony pomysł, ale jeszcze nic wam nie mówię, bo może tak nie być. Ale wpadłem na pewien szalony pomysł na zdjęcie i zobaczymy. Jak, Maksiu? Co, nie jest taka ciepła? No. Jako zima. Skoka nie obija. To trzymaj się, trzymaj się. Pedałuj, gościu szoku jakiegoś dostanie. Jaka zima, woda! Pedałuj! Wiesz, co zrobisz? Kręci się ostro. Ta fota musi być mocna, więc stwierdziłem, że będzie mocno. I zobaczycie dalej, co będzie. Mam nadzieję, że uda nam się po prostu złapać, bo to może być tylko jedna próba tego zdjęcia. Raza do mnie wpada. Zrobimy to chyba iPhone'em, bo iPhone fajnie robi zdjęcia, więc myślę, że ogarnie. Modlę się tylko, żeby złapać tą fotę, bo zobaczycie, co wpadłem. I pokażę wam paczuszkę, jaka mi przyszła. A więcej info o tej paczce będzie na Instagramie. Właśnie taka paczuszka mi przyszła od Coca-Coli, gdyż właśnie lecę na festiwal, na którym będzie też cola. Mamy bakecik elegancki. Mamy woreczek. Woreczek, torbę taką bardziej, kurde. Powiem wam, fajna. W środku oczywiście. Co tu może być? Co tu może być w środku? Kolka. I kolka zero. Ja preferuję z cukrem. Wolę cukier. Tutaj mamy jeszcze fajną rzecz. Kubociki. Coca-Colki. Ale zero cukru. Zero. Więc git. Witamy jak najbardziej. Otwieramy dalej. A tutaj mamy ręczniczek Coca-Colki. Coca-Cola Real Magic. I tu jeszcze coś tu jest. I taką koszuleczkę Coca-Colki. Fajna. Podoba mi się mega.
mega sztosik, elegancio. No i zobaczcie, co będzie dalej z tymi itemami, bo ja wpadłem na naprawdę szalony pomysł. Zamykam już boksika mojego. Ja i pomysły, to jest zły pomysł. Pakuję to teraz do woreczka i będzie grubo po prostu. Tyle wam powiem. Raza jak usłyszał o pomyśle, to mówi, to jest dobry pomysł. A on mówi, że to jest dobry pomysł, to to jest zbyt gruby pomysł. Uwierzcie mi, ale czego się nie robi? Dla fociszy, dobrej. Ja lubię fajne fotki mieć, a nie lubię takich nudnych, że stoisz. Mam parę takich i jakoś tak, to nie dla mnie. Ja chyba wolę robić jakieś hardkorowe zdjęcia. Więc dziś takie zrobimy. Ma być hardcore. Będzie zarąbiście. Więc teraz zbieram to, lecę po razę i robimy to razem. Rozumiem, że tu nie jest torba, tylko plecak na jedno ramionczko. Jakiś to, zobaczcie. Git, fajne. Podoba mi się. Jak dla mnie bomba. A dzisiaj Mission Impossible, więc działamy. A pewnie widzieliście to zdjęcie już na miniaturce, więc już wiecie, co robię. Radza! Cześć! Dawnośmy się nie widzieli tutaj! Cześć! Ile czasu! Tak jest, wyjechałem, ale jestem, wróciłem. W końcu. To jest, wiesz co dziś robiłem? Szalony pomysł, fajnie. No, jak zwykle z tobą nie ma normalnych pomysłów, z tobą nie ma normalnych. Nie może być nudno, stary. Prawdziwo, polsko. Klapencje. Zero cukru, mordo. Tak o, nie? Ale no co? DC ma Supermana, Marvel ma jakiegoś Thora. Coca-Cola ma Guvera. Bohatera, którego nie chcemy i nie potrzebujemy. Świat nie zasługuje na takiego bohatera. Wkładam moją pelerynę, stary. Coca-Coli. No będzie mocno, nie? Jak to pięknie wygląda. Będzie mocarnie. Ty, a zróbmy taki mały teścik, dobra? No. Tego wszystkiego. Weź stań tutaj i weź tak skocz po prostu. Zobaczymy jak to... No kurde, normalnie. Mam nadzieję, że się nie uszkodzę tylko. Słuchaj. Możesz na niej... Nie no, jak staniesz to będzie... Nie, od dołu bardziej chcemy. No tak. Robimy to iPhone'em z tego względu, że 13 Pro ma fajny aparat i myślę, że ogarnie. Jaki piękny. Wodę mętną, kieło obrowi, będzie niebieska. Będzie fajnie, i tak właśnie wygląda Instagram. Ludzie nie wyglądają jak oni, nie? A ja na przykład lecę naprawdę. To walimy, jedno podejście, nie? No. Jedna próba. Zobacz w ogóle jak stanę tam, może spróbuję bokiem się jakoś obrócić. Tak o, wiesz, na luzie, tak? Tak. Ty. No fajnie było. Mówisz? Tylko teraz to weź to wszystko zrób, żebyś ja zrobię. Idealnie się położył. Ale ja muszę kole trzymać jeszcze w ręce. No dobra, no zobaczymy jak to. Ale to będzie głupie, stary. Nie wiem, już parę osób skakało stąd, ale zawsze, za każdym razem mam takie... Ja pierdolę. Jeden. Ale szefa! O, nie zrobiłem. Nie zrobiłeś, bo byś tak powiedział, tak czy siak. O, widzowie. Widzowie. Cieszę? Piękne to jest! Ej, zdjęcie jest najmocniejsze, jakie mogło być, nie? No w ogóle nie widać, że jest Coca-Cola. Jak nie ma? Tam jeszcze można powyciągać pomiędzy tym każde jedno zdjęcie, nie? No rozjaśnisz tu w razie co koszulkę? No, taki tak szczegół, zrobić. Żeby to poprawić coś. No, i to wszystko dla jednego zdjęcia, nie? Mam nadzieję, że wbijacie chociaż teraz na mój Instagram i zostawicie pod nim serduszko, bo naprawdę się postarałem, a nie tam instagramerki. No, jakieś sztuczne. Większość jest, osób tu jest moc. Zrobić sztucznego coś, ale naprawdę skaczę. Ja naprawdę skoczyłem, to nie było przerabiane, tu macie potwierdzenie. Klapki mam. Streamer luck, jak to zawsze, to może youtuber luck, bo teraz losujesz w ogóle z Coca-Coli, nie? Tak. Przed chwilą nakrętkę sobie przepisałem i mogę sobie wylosować od JBL-a. Już próbowałem parę razy, wiadomo, trzeba trochę więcej. Obstawiam, ale 3, 2, 1. Smutna minko. Może następnym razem. No. Może się uda. Mam nadzieję, że fotki fajnie wyjdą. Jeszcze raz obrobi. Coś tam mówi, że porobi parę też memowych takich tych memowych zdjęć.
wbijcie na Instagram, możecie zostawić serducho pod zdjęciem, będzie mi bardzo miło, jeżeli możecie. Ja to bardziej YouTube'owy jestem niż Instagramowy. Jak wiecie, Dominika tam działa dużo na Instagramie. Ja tam w sumie lubię YouTube, lubię kręcić, lubię do was gadać. Podoba mi się to i w sumie tyle. A w kolejnym odcinku myślę, że wybierzemy się na rowerek i coś pośmigamy w końcu, bo niektórzy na tym kanale są ze względu na rower, a niektórzy na vlogi takie, niektórzy na to, niektórzy muzykę lubią. No nie każdy po prostu lubi wszystko, nie? Wiadomo, niektórzy oglądają wszystko, szanuję, nie? To jest git. Ale jak na razie to robię trochę wszystkiego, po prostu lubię taki i tyle, no. Musicie zaakceptować albo nie zaakceptować, dziady. I skok był trochę hardkorowy, nie powiem. I mam nadzieję, że będzie fajna z tego fota. Bo ja jeszcze nie widziałem po obrobieniu, pewnie jak już to oglądacie, to widziałem. Mam nadzieję, że będzie git i widzimy się na festiwalu, Fest Festival, bo będę, jak wy będziecie, to dajcie znać w Chorzowie. Będę w Chorzowie, to jest w Katowicach bodajże, więc możecie śmiało podbijać i możemy wypić razem soczek. A wy trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, suba i oglądajcie kolejne poprzednie filmy i życzę wam miłego dzionka, Eluwinka. Ale mam esse, mam pełen luz, po coś tu jestem, chcę dotykać chmur i pływać w basenie, nie robić już nic, to moje marzenie. Ale mam esse, mam pełen luz, po coś tu jestem, chcę dotykać chmur i pływać w basenie, nie robić już nic, to moje marzenie.